Witam wszystkich. W tym filmiku pokażę Wam, jak wygląda Liberty City w nocy w grze Grand Theft Auto 4. Zapraszam Was do oglądania. No więc go. O, akurat fajna pogoda jest, ale nie mam anihilatora. Ale zaraz będę mieć. No, akurat już jest. Dobra, szybciej. No i fajnie. Trochę też ciszę. No. I teraz do góry. Godzina jest 21:40. Ale pogoda mi nie odpowiada. O, taka jest dobra. No to lecimy. Tutaj nie ma nic ciekawego praktycznie. Mały park. Niestety, nieoświetlony, ładnie. W nocy to wszystko fajnie wygląda. Tutaj mamy szpital. Ops, tracę kontrolę. No, już odzyskałem. No to dalej lecimy. O. Tutaj mamy Burger Shot, czy jak to się tam nazywa, już nie pamiętam dokładnie. Tam mamy lotnisko, tylko trochę wyżej się wzbije. Niech mi ta kamera ustawi się normalnie, tak żebyście to widzieli. No, już się to ustawiło. Ta kamera trochę durna jest. No ale co poradzić. Godzina jest fajna. Tak to tutaj wygląda. Dużo światełek, ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczycie za chwilę. Najwyższy budynek w pierwszym mieście, jakie odwiedzamy. Tam mamy arenę, zaraz do niej dolecę. O, tutaj gdzie są te trzy czerwone punkty. O, to mam na myśli. Ups. Nie wiem, po co kamera się ustawiła tak w pionie. Trochę to debilne. Tak ta arena wygląda. Tutaj mamy boisko. No, ale tak nisko to nie chciałem. No to teraz polecę do drugiego miasta. Tutaj mamy stację benzynową. I znowu mi się kamera w pionie ustawiła. Także widać, co jest pod nami. Tam nie będę wam mówił, co to jest, bo pewnie wiecie. To różowe. Tutaj.
Tutaj fajna dzielnica jest. Fajnie zrobione to tu. No i teraz polecę do największego miasta in this game. Ale policja będzie mnie gonić. Niestety. Obniżę trochę ten lot. Ile będzie północ? No, już jest. Trochę szybko lecą te minuty, więc się pośpieszę. Ale znowu straciłem kontrolę. Anihilatorem, to ja nie umiem sterować. To jest Middle Park. Był napis. Tutaj jest muzeum, chyba. Wykonujemy jedną misję w tym muzeum. I niezła nawalanka jest. Po prostu wielka strzelanina. O, tutaj w centrum wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Tylko trochę zwolnię, żebyście mieli czas, żeby to wszystko pooglądać. Cofać się nie chcę. Dobra. Reklamy, reklamy, jeszcze raz reklamy. Ups. Jeszcze do mnie strzelają. Auć. No, not bad. Tutaj jest fajna okolica. Tu, gdzie teraz latuję. Tylko za nisko to ja nie chcę zlecieć, żeby się nie rozbić. Plac budowy. A godzina jest fajna. No i znowu mi się anihilator do połowy popsuł, bo jak już jest ten sygnał, no ten, który przed chwilą słyszeliście, to znaczy, że zaraz helikopter ulegnie zniszczeniu. Tutaj fajna okolica jest. Długa nazwa bardzo. Chyba najdłuższa. Co to ładnie wygląda. No to lecimy dalej. Tutaj mamy tę autostradę, najdłuższą chyba w tej grze, a tam gęstą zabudowę. Fajnie to tutaj wygląda. Druga prawie, ale to spokojnie wystarczy. Trochę niżej zlecę. Ups. No, udało się nie walnąć.
a tam jest dzielnica mieszkalna. I jakiś samochodzik, którego znaleźć nie umiem, chociaż wiem, gdzie on jest, bo jeden taki film na IT oglądałem, w którym jakiś tam użytkownik pokazuje, że właśnie tutaj, w tej okolicy, jakiś samochodzik jest zaparkowany, a ja go znaleźć nie umiem. Gdzieś tutaj. Ale nie wiem, czy to jest dopiero jak się skończy grę w 100%. Po prostu nie wiem. No to na pewno nie jest ten samochodzik. No i co tu dużo mówić. Tak właśnie wyglądało Liberty City w nocy w grze Grand Theft Auto 4. THX for watching.